Cześć. Heja. Witamy w nowym vlogu. Dzisiaj, jak co roku, lecimy wybierać choinkę. Tada, Santa Claus. Tylko tym razem na Walii, nie w Anglii. Zapraszamy na vloga. I fajnie by było, żebyście dodawali komentarze, lajkowali, no i pamiętajcie o subskrypcji. To zapraszamy na nowy film. Zapraszamy. Dobra, już jesteśmy. W furze grzejemy sobie fotelniki, żeby było nam ciepło. I ruszamy po choinka. Jedziemy do fajnego sklepu. Mam nadzieję, że będzie fajny. Jakiś nowy. Miejmy nadzieję, że coś się znajdzie. A jeszcze jedno chciałem rzecz pokazać, że powiedzieć, że mamy jeden stopień na plusie. Dzisiaj jest odwilż, a miał śnieg w nocy padać i nie padał. Zobaczcie, jak to się nazywa? Szpadel. Szpadel, jaki duży. W tym centrum ogrodowym. Pierwszy raz tu jesteśmy. Ja szukamy miejsca i zaraz... Idziemy do tego centrum. O, patrz, jakiś padel tutaj. O, słuchajcie, patrzcie. O, jakie wysokie. Dobra, jesteśmy, pokazałem wam 12 albo 10, albo może 5-metrowy szpadel. 12, 5, 10. Dobra, a jesteśmy tu. No, Cardiff Garden Centre. Lecimy. Dobra, mama mówi, że to takie centrum, że zimno. No ale zimno. Zima. A najpierw zobaczmy, co tu jest. Fajne. No to takie typowo ogrodowe rzeczy, nie? O, nas interesuje to. Pojedynczek? 52 punkty za taką małą. No bardzo malutkie choineczki to są. Nie wiem, no masz 60 może centymetrów, może nawet nie. A jest 80, to widzisz? 80 do 100 centymetrów, 52. No same grube. Dobra, jest to, co nas interesuje, las choinek. Takie są ceny tego wszystkiego, także wam powiem, że grubo. Słuchajcie, w tamtym roku zapłaciliśmy 45 funtów za choinkę. Taką z 1,60 m może miała. I wydawało nam się, że to będzie dużo, nie? Że to jest dużo. Ale wam powiem, że w tym roku to 4 dychy to kosztuje mała. Taka 80 cm ma. Może lepiej sobie palmek jakiś taką postawić. Będzie fajnie. Tu wam coś pokażę. Wiecie, co to jest? Zaraz to sprawdzę, potwierdzę, ale to jest drzewko oliwkowe. Prawdopodobnie. No, drzewko oliwkowe. Z czarnymi oliwkami. Dobra, mała znalazła taką i mówi, że dla niej się podoba. No i wielkość jakby dla nas też pasowała. Tu są takie. Cena. Ale to jest kolejna, taka mała. Słuchajcie. A cena? 57,99. No, teraz idziemy do środka, zobaczyć, co tu się dzieje. Thank you.
Santa Claus. Mała znalazła takie dzwony. A tutaj kosztuje 25 funtów. O kurde. Może my mamy srebrne? No, ale takie, takie same praktycznie. Metalowe, a tak? Tam te są plastikowe. No, ale no. One nie wyglądają jakoś różnie. No nie. A to nie ma znaczenia w zasadzie, bo to i tak wisi. Dobra, na drzwiach. O, taki jeden muchomor, 3,50 chyba kosztuje ten, co przed chwilą wam pokazałem. One kosztują 12 funtów. Biorę te. A to co, prawdziwe czy? Chyba tak. Glas, no, szklane. A te kosztują 8. Bo ja takich szukałam. Ale też już. No i jeszcze musimy dochodzić takiego klientu. Takie wiesz, takie jak ty chciałeś, takie sople. Takie pół czerwone, pół złote na przykład mogą być. Tylko muszę sprawdzić, czy nie są popękane najpierw za nim. Spoko, skarpety są. Dobra, już jesteśmy po zakupach. Mamy dekoracje, mamy bombki, ale choinki nie mamy. Będziemy szukać jeszcze choinki, kurde. Ale ceny wam powiem, że grube są. Cenki są grube, nie? No są inne dekoracje niż w sieciówkach, ale warto tutaj, nie? Myślę, za niektóre dekoracje warto wydać te pieniądze. No. W granicach takiej prawdziwej bombki, taka prawdziwa bombka w granicach 5 funtów co najmniej kosztuje, nawet nie? 6. No. No to mówię, takie najtańsze takie średniej wielkości bombki to kosztują 5-6 funów, nie? Jedna. No i jak trzeba ich parę dziesiąt to może nie, ale parnaście, no to grubo, nie? My kupiliśmy takie dzisiaj, w tym roku będą takie. Mała wymyśliła sobie takie kolory. Tak. I będą takie. I wiesz czego jeszcze nie było? Lasek cukrowych. A no, jeszcze raz. Dobra, jedziemy dalej szukać. Teraz chyba co będzie? BM? BNM albo. BNM. Może ręcz? Może. Dobra, do potem. Ale dzisiaj jest cudowny dzień. Śniegu nie ma. Nieważne. Dobra, przyjechaliśmy do Bierem. Cardiff. Będziemy na to ci szukać dalej. Zobacz. Różne rzeczy. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy z BNM-u i lecimy do Range'a, bo w BM-ie nic nie ma. Kompletnie, same nic. No. Także takie buty. Wynosimy do Range'a i się widzimy w Range'u. Znaleźliśmy takie, jak one się, sople się nazywają. Słuchajcie, i też są szklane i te są po funt 79, a nie po 6, tak jak tam. Więc można ich wziąć więcej. I jeszcze będziemy szukać tutaj innych też bombek, jakichś takich właśnie... O takie odmuchane. Ja nie chcę takich. Jezu, ja chcę. Muszę mieć chociaż jedną. Dobra, wezmę dwa. To ona gdzieś na tyle będzie wisieć, tak? Nie, to przecież. Nie. To są piękne bombki z moich czasów dzieciństwa. Oto, takie nie. Dmuchane. Dobrze, ale to będzie. Tak, dmuchane? Widać, a takie lampeczki. Takie dmuchane. Mameczki. Tak, takie ja lubię właśnie. Muszę być, to jest normalnie. Takie? To się jest duże, nie? Ej, fajne, ale nie są aż takie fajne. No, jakieś takie powykręcane, wiesz? Ale ja bym chciała duże, bo już małe mam kupione, zamówione. Bym chciała właśnie duże kokardy i jeszcze muszę laski cukrowe znaleźć. Tutaj są takie laski cukrowe, ale one nie są aż takie fajne, kurde, chociaż nie, no fajne są, ale widziałam jakieś jeszcze inne. Nie ma ich, nie widzę. Wzięliśmy takie białe, żeby troszkę rozjaśnić choinkę. Trzy.
koszu już mamy tyle. Jeszcze będę szukać lasek cukrowych. Może jakaś nadzieja będzie, że się znajdą. Patrzcie, co znalazłam. I one są szklane, chyba właśnie te laski cukrowe. Czad. Lecę do Tomka, bo chyba jest na zewnątrz. W ogrodowym. O, nie ma go tutaj, kurczę. A choinek to też widzę, że nie zostało za dużo, także... Coś czuję, że z tymi choinkami to będziemy mieli nie za ciekawie. Muszę znaleźć Tomka, bo gdzieś mi zginął. Znalazłam mojego księcia z bajki. Choineczkę. Znalazłaś te laski? Znalazłam laski, chcę ci je pokazać. Są szklane. I są zadyche. Byłeś na ogrodowym już? Nie. Nie ma choinek. Co ty gadasz? Tylko dwie jakieś, takie malutkie. Także zaraz ci pokażę laski i będziemy myśleć, co dalej, okej? Okay? No. Mhm. Przyjechaliśmy do B&Q, ostatnia szansa, czyli nie ostatnia, przedostatnia szansa. Jeszcze zostały takie farmy. Okej, okay. Pani tutaj nam podpowiedziała, że musimy iść na centrum ogrodowe. I tutaj ma być ich bardzo dużo do wyboru choinek, także idziemy zobaczyć. A i tutaj też są dekoracje świąteczne. Może tutaj znajdę laski cukrowe? Nie, już mam laski cukrowe, wystarczy. Dobra, idziemy tu. O, patrz, jaka dżeka. O, i tutaj może znajdziemy choinki. O, są, jest ich dużo, no, faktycznie. No tam, ale ta jest całkiem spoko, nie? Czy nie? Pusta trochę. Trzeba by było obciąć. A, no wysoka i tutaj... Jest chuda taka, rzadka. No, dobrze, idziemy tam dalej zobaczyć. No tutaj jest ich dużo, o, zobacz. Leżą takie tylko... Ale to są małe. Po 26 małe. Tu są 38, 47 i 57. Te 57 są najwyższe. O, jaka zgnieciona. Ale mała. Są na pewno się no. Mniejsze od ciebie nadal jest, jak ją podnosisz. Ja chcę dużo. A ta? No. Nie, ona łysa jest od dołu. Aha, no dobra. Słuchajcie, znalazł Tomek taką dużo. Tak, ale czubek i tak trzeba je skrócić tak do połowy. No. Ale jeszcze pójdziemy tam zobaczyć z drugiej strony i jeszcze te można zobaczyć. Tomek jeszcze tutaj przewraca róże. Tutaj też są fajne. Tu jest taka fajna, którą byśmy wzięli, ale tutaj ma taką przestrzeń, jakby brakowało jej tych. Czego? O, to te są za 68, ale jakie one są ogromne. To ja nie wiem, kurczę, do jakiego domu to. Ta jest już pełniejsza, ale ciekawe, czy ona opadnie, bo tak strasznie do góry wszystkie są. Zaraz podtrzymam tobie i zobacz. I co? No właśnie, a może z tej strony? Okej, zdecydowaliśmy, mamy tą choinkę. Teraz musimy znaleźć kogoś, kto nam zapakuje ją i jedziemy do domu dekorować w końcu, na szczęście. We wish you a Merry Christmas. Thank you. Okej, okay, idziemy. Dobra, mamy dzisiaj co robić. No. Siekierę trzeba kupić, bo to nie będzie chyba. A no. Proszę. Zapraszam. Za stojak muszę się wziąć za przytwierdzenie stojaka do choinki. Także się zabieram. Jeszcze. Chyba, nie? Troszeczkę. Chyba tak, no. O tak, chyba, no.
Czy nie? Czy o jeszcze? Matko, Tomek włączył, one są żółte! Miliony żółtych świetlarek. Cudo! Cieszę się, bardzo się cieszę, że to są żółte, a nie kolorowe. Ej, słuchajcie, co może być? Super. Co? I got brought in Atlanta, chasing the lean, the family.